Cześć kochani, mamy nowy rok, ja jestem w świetnym humorze i dzisiaj opowiem trochę o moich postanowieniach noworocznych, a są one wielkie, jak to postanowienia powinny być. A więc jedziemy! Cóż, jak to wiadomo, jest początek roku i zazwyczaj wszyscy mniej więcej w tym okresie postanawiamy sobie, jakie to rzeczy będziemy robić w 2013, co sobie zmienimy, co poprawimy i ogólnie, ja, że tak powiem, nie mam szczęścia tych postanowień, mianowicie co roku postanawiam sobie wielkie rzeczy, że zrobię coś ważnego, wielkiego, znaczącego i zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Ale mniejsza o większość, w tym roku jest również podobnie. Mianowicie postanowiłem sobie, że zrobię trzy rzeczy w tym roku. Po pierwsze, zdam wszystko w czasie sesji na uczelniach i z pracami magisterskimi, wszystko pozaliczę. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ja to i tak zaliczam. Prędzej czy później, zazwyczaj później. Jednak w tym roku postanowiłem, że sobie pozaliczam wszystko w pierwszych terminach. I w ten sposób zaoszczędzę duże ilości gotówki. Naprawdę duże ilości gotówki. I zgadnijcie, co zrobię z tymi zapasami gotówkami, zakładając, że wyjdzie. Mianowicie, to jest mój drugi cel na rok 2013 wróć. Powiększę swoją kolekcję gier. Mianowicie jeszcze w styczniu planuję zamówić D&D Gamma World. Więc troszeczkę od materiałów odnośnie tej gry będziecie mogli się spodziewać, chociaż jeszcze nie wiem, czy to w ramach RPGowni, czy w ramach Kostką i Pionkiem, czy czegoś jeszcze innego zobaczymy, bo to jest taki dziwny misz-masz gry fabularnej z planszową, bo... Ale tak czy inaczej zamierzam troszeczkę tutaj powiększyć sobie, dokupić więcej pudełek, więcej książek z różną ciekawą zawartością i tą zawartość będę wam w ramach kanału oczywiście prezentował, jakoś recenzował, opowiadał o tym, więc będzie się na pewno na bieżąco. I trzecim, najbardziej ambitnym według mnie zadaniem jest coś, o czym marzę już od kilku lat, a nad czym zacząłem ostatnio pracować, mianowicie planuję stworzyć własny system RPG. I Wiem, tutaj to wielkie słowa, to jest praca naprawdę to jest bardzo duży zakres pracy, dlatego postanowiłem sobie, że w 2013 roku zrobię tylko podwaliny mechaniki, przetestuję i dopracuję. Mianowicie już jakieś tutaj podstawowe założenia mam, wszystko mam dosyć wstępnie rozpisane, bardzo dużo mam tutaj, muszę to przelać po prostu na papier, muszę to przetestować, muszę to potem jakoś zbalansować i sprawić, że i upłynić, żeby wszystko przebiegało płynnie, łatwo, sprawnie, ale ogólnie wszystkie swoje postępy odnośnie pracy nad tym RPG, nazwa wstępna robocza to jest Space Rebels. Wszystkie prace, koncepty mechaniczne będą dostępne na mojej stronie internetowej, która myślę, że za tydzień, półtora już powinna ruszyć. I wszystkie, że tak powiem, aktualizacje, znaczy nowe materiały, które będą się czasowo pojawiały, będą na tamtej stronie zamieszczane. I powiem, tak może tak wcale nie fabularnie powiem tylko, że to będzie system troszeczkę taki taktyczny z punktu widzenia walki, osadzony w realiach space opery. Będzie klimatem takim lekkim, takim przyjemnym, gdzie postaci są zajebiste i jakby to powiedzieć, coś jak neuroshimowy chrom. Dla tych, co was nie wiedzą, w neuroshimowym chromie liczy się styl, spluwa i szybka fura. Po prostu bohaterowie mają być fani, mają robić super ciekawe, dynamiczne rzeczy, mają w ogóle czuć się zajebiście, jak to tylko możliwe i mniej więcej tak ten system będzie prosperował. Tyle, że w realiach space opery, czyli nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to Mass Effect. Brzmi ambitnie, może troszkę nawet za bardzo, ale kto sobie nie stawia wysokich celów, ten niewiele w życiu osiąga. A ja, że tak powiem, bardzo się zaparłem na to. Więc pierwszych tekstów możecie się spodziewać już pod koniec stycznia, chyba że nie uda mi się pozaliczyć wszystkiego w terminie w czasie sesji, co z kolei doprowadzi do tego, że będę musiał jeszcze więcej się uczyć. Wtedy to może powstać troszeczkę dłużej, ale jak mówiłem, pierwszy cel noworoczny, wszystko w pierwszym terminie zaliczam. Cel drugi, kupuję sobie, poszerzam swoją kolekcję gier zarówno planszowych, jak i fabularnych. I po trzecie, tworzę system RPG, do którego będziecie mieli cały czas wgląd i szczerze powiedziawszy, będę liczył na wasz feedback.
na to, żebyście mówili, co o tym myślisz, czy to fajne pomysły, głupie, czy może kompetitivowi odbiło. Tak czy inaczej, to są moje te trzy postanowienia na ten rok. Ja się będę z wami żegnał, bo tu już nic więcej nie ma do powiedzenia, więc lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. See ya!